Dzień dobry. I też pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, wiceszefowa klubu Platformy. Dzień dobry, pani przewodnicząca. Serdecznie. Dzisiaj będzie zebranie Komisji Trójstronnej. Akurat o tyle ciekawe, że będzie na nim pan premier Donald Tusk. A temat spotkania jest taki, że jeśli się tam nie powiedzie ten przebieg tego spotkania, to może być strajk generalny nawet, który zapowiada Solidarność i opozycję. Ja jestem zaskoczony, że pan premier będzie brał udział w takim. Bo bardzo dawno go nie było. Ale bywa i przychodzi czasami na takie spotkania i mnie to nie zaskakuje, że tym bardziej w sytuacji, kiedy, jak pan mówi, dyskusja może być trudna, premier powinien być. Więc to mnie nie zaskakuje i wierzę, że do strajku nie dojdzie, bo zawsze można znaleźć porozumienie. A dlaczego w ogóle mówi się teraz o strajku generalnym? To nie jest do mnie pytanie, bo ja proponuję, żeby ten strajk generalny był. Ja wiem o tym, no ale coś takiego się musi się stać, żeby... Tak naprawdę, jeżeli słuchamy tych argumentów, dlaczego ten strajk ma być, to jednak wiele z tych rzeczy zostało zrealizowanych i wydaje mi się, że to jest taka forma jednak szantażu politycznego. Politycznego czy socjalnego? Politycznego. Ale to, że Piotr Duda ma ambicje, czyli przewodniczący Solidarności? Każdy przewodniczący Solidarności, każdy związkowiec, każda osoba, która ociera się o politykę, zawsze ma ambicje. I nie czynimy z tego zarzutu, bo to jest naturalne, że ma się ambicje. Okej, w szerszym pojęciu polityki, takiej, że każda nasza obywatelska działalność jest polityką, no to tak, to ale no, bardzo nie dobrze. Ale nie powie mi pan, tylko, że szef największej centralizacji wojskowej to tylko, jest tylko społeczna to teraz praca, nie mówmy o tym. Zawęźmy to, czy pani zdaniem Piotr Duda ma ambicje takie polityczne, ale takie stricte partyjne. Wejść do Sejmu, stworzyć jakiś sobie taki nowy AWS, liderować no tu prawej części sceny politycznej. Na pewno ma potencjał polityczny, to widać. I jak pokazuje nasza historia, wszyscy szefowie dużych związków trafiali do polityki, trafiali do Sejmu, czasami trafiali na bardzo wysokie stanowiska w państwie. A czy znał pan któregoś, który nie wykorzystał tej szansy? No, pan poseł Śniadek nie wykorzystał. A nie został jest posłem? No, został posłem, ale jest szeregowym posłem. Ale też i czasy związków zawodowych, Solidarności, kiedy tam był, no nie był dla tych związków najlepszy. No, ale jest pytanie właśnie o Piotra Dudę. Czy Piotr Duda będzie liderem partyjnym, a nie związkowym? Obecnym w Sejmie, wypowiadającym się nie tylko na tematy związkowe i socjalne. Ja podejrzewam, że wcześniej czy później będzie politykiem, który będzie przemawiał w Sejmie i będzie w Sejmie. Będzie miał własną partię, czy w ramach obecnego systemu? Nie wróżmy z fusów, na pewno w Sejmie się znajdzie. Przyjrzałem dzisiaj nagłówki w internecie, ale nagłówki prasowe są takie, że to raczej nie byłoby miło pani, bo na przykład tytuł Co grozi partii Tuska? Z założeniem, że coś grozi, to polityka. Albo Zeszło powietrze i to przez TPO, czyli porażki Platformy, to Gazeta Wyborcza. Co się takiego dzieje, że media dają takie tytuły, jeden obok drugiego? Na pewno to jest taki okres zmęczenia i Platformy, i Platformą. To jest naturalne. Pierwszy raz w historii mamy taką sytuację, w ogóle w historii Polski, że jedno ugrupowanie, ta sama osoba jest premierem przez tyle lat. Ale to początek drugiej kadencji. No już prawie połowa, już prawie połowa drugiej kadencji. I ja mam wrażenie, że to jest tak jak z maratonem, że to jest taki teraz moment, że trzeba złapać znowu równy oddech, chwilę złapać powietrza i biec do finiszu. Ja wiem, że te oceny są czasami dla Platformy dosyć mocno krytyczne. Czasami słusznie, czasami nie. Rzeczywiście sprawa wyborów ostatnich, w których wygrał pan poseł Piecha, trafiła na pierwsze strony gazet, ale takich wyborów uzupełniających w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat było wiele i były różne wyniki. Wygrywała Platforma, wygrywali kandydaci niezależni. Przegrała tutaj Platforma, ale też powiedzmy sobie szczerze, to zwycięstwo PiS-u wzbudziło takie emocje. Po pierwsze, że to było zwycięstwo PiS-u. Pierwsze od bardzo dawna, a po drugie dlatego, że brał w nich udział jednak polityk bardzo rozpoznawalny, polityk z pierwszych stron gazet, polityk kojarzony bardzo mocno z PiS-em. To nie jest osoba taka, której ludzie nazwiska nie znają, to polityk wyrazisty, więc podejrzewam, że także to spowodowało, że zainteresowanie tym zwycięstwem jest zdecydowanie większe niż gdziekolwiek indziej. Ale PiS się postarał, tam cały klub parlamentarny pojechał. Kto bronił Platformie, żeby zrobić to samo? Czy my prowadziliśmy te wybory tak, jak każde wybory uzupełniające, czy wybory po referendach? To są wybory, w których największą pracę muszą wykonać struktury lokalne, lokalni politycy, posłowie z danego regionu, ministrowie z danego regionu.
popełniono jakiś błąd, że to nie zadziałało, bo potencjał był i powinniśmy moim zdaniem mieć dużo lepszy wynik. Chociaż z drugiej strony 7 tysięcy głosów, żeby zostać senatorem RP, to przyzna pan, że czasami w Warszawie, żeby zostać radnym miasta, trzeba mieć więcej głosów. Ale to akurat wybory uzupełniające. No tak, ale ja mówię, że tutaj... Ale takie tłumaczenie post factum. Ono jest trochę wydrwiwane w mediach, moim zdaniem słusznie, bo ja uważam, że... Nie, ale ja nie odbieram, Platforma bardzo dużo zrobiła, żeby nie wygrać tych wyborów. Zrobiliśmy na pewno. Z tego, co się dowiedziałam, mieliśmy jednak wystartowało dwóch kandydatów w jakiś sposób kojarzonych z Platformą. To na pewno jest błąd. Dowiedziałam się o tym wczoraj, bo jednak elektorat musi mieć jasny sygnał, że to jest osoba mocno związana z Platformą. Ktoś poniesie za to konsekwencje? Wiceminister Tomczykiewicz jako szef Platformy? Na pewno to trzeba przeanalizować i zobaczyć, gdzie i w którym miejscu naprawdę ten błąd został popełniony. Chociaż rozmawiając z kolegami z tego regionu, wiem, że oni się zaangażowali i naprawdę wierzyli, że mają szansę wygrać te wybory. Teraz Elbląg może być takim testem. To jest tak też, ten Elbląg jest traktat, gdzie były wybory, tylko że tam będą samorządowe. No tak, ale tam jest trochę inna sytuacja. Tam rzeczywiście władze samorządowe popełniły duże błędy, moim zdaniem. Nie można być aż tak oderwanym od mieszkańców czy od wyborców. No jednak władzę sprawuje się po coś i trzeba ludzi słuchać. A tutaj też będziecie sprawdzani. Cokolwiek będzie, cokolwiek się wydarzy, to będzie na pewno tak, ale tłumaczenie, że to lokalne. Ale wybory. dwa razy tego samego błędu się nie powtarza. A czyli premier Tusk pojedzie do Elbląga? Nie, nie powiedziałam, że pan premier pojedzie, bo ja naprawdę pan premier nie wyobrażam sobie, żeby jeździł po Polsce i w każdym miejscu, gdzie są wybory na wójta, burmistrza, czy uzupełniające. No, Elbląg to jest duże miasto, duże, nie ważne wyobrażam miasto, sobie blisko tego. Gdańska. Platforma jest silną formacją, musi mocno i silnie pracować, żeby takie wybory wygrywać. Użyła pani takich słów, że Platforma jest trochę w sytuacji maratończyka, który musi złapać oddech. Co to znaczy politycznie złapać oddech? Nie wiem, nowe projekty nowych ustaw, jakieś zawsze się mówi o nowym otwarciu. Co to konkretnie nie, nowe znaczy? Otwarcia, jakiś kongres nowe otwarcia, programowy? Nowe otwarcia nie. Program nowy, nie, no w końcu nie będziemy wymyślać nowego programu, bo realizujemy pewien program. No, ale czas się zmienia, to wiadomo, pewne są nowe wyzwania. Pewne korekty, pewne nowe rzeczywiście wyzwania są, ale to nie jest tak, że my nagle wszystko zmienimy. Na pewno będzie zjazd Platformy nadający ton Platformie na następne lata, to będzie na jesieni, bo będziemy jesteśmy w przygotowaniu do wyborów w Platformie i to jest taki czas, kiedy podsumowuje się działania Platformy, określa, co chcemy dalej robić i jak sobie wyobrażamy naszą współpracę, co należy w Polsce zmienić, co poprawić. Trzeba przejrzeć ustawy, które były robione, niektóre skorygować. To jest taka żmudna i ciężka praca, ale pozwalająca właśnie na złapanie tego oddechu. A nowe twarze? Ludzie się nudzą starymi twarzami czasami. Wie pan, to prawda, że ludzie się nudzą starymi twarzami, ale Platforma jest stosunkowo młodą formacją, to jest tylko 10 lat, więc tutaj jeszcze o starości nie ma mowy. Ale ja nie mówię o tak jak pani to dobra, jakbym mówił o szefie partii, ja myślałem o zmianie w rządzie. No, ale zmiana w rządzie to nie po to, żeby były nowe twarze, tylko żeby premier miał zespół, z którym lepiej i sprawniej będzie mu się działo i to pan premier podejmie taką decyzję, ale to nie ze względu na nowe twarze, tylko na lepszą jakość pracy. Ja jeśli miałbym się teraz zwrócić do słuchaczy, to bym powiedział, że pani przewodnicząca Kidawa-Błońska to chętnie by zmieniła ministra sprawiedliwości. Znaczy ja może nie jako ministra sprawiedliwości, ale chciałabym, żeby pan poseł Gowin jako minister sprawiedliwości myślał o tym, że te funkcje pełni i ważył słowa, bo już nie jest zwykłym posłem, któremu trochę więcej wolno, jest ministrem i to nie byle jakim, tylko właśnie sprawiedliwości, więc tutaj odpowiedzialność za słowa jest zdecydowanie większa. Ostro go pani potraktowała za tę sprawę, za jego słowa w sprawie zarodków. Znaczy nie zarodków, bo ja stanowisko pana posła w sprawie zarodków znam i tutaj rzeczywiście swojego zdania nie zmienił, ma do tego prawo. Ale mieszanie do tego polityki zagranicznej, mówienie o państwie niemieckim, o naukowcach niemieckich, to moim zdaniem było nadużycie. Może on coś wie jako minister sprawiedliwości? Nie sądzę, żeby w tej sprawie wiedział coś takiego, co upoważniałoby go do używania takich słów. Tak pogadywaliśmy Platformę, a inne formacje, one też muszą łapać oddech? Czy one mają lepszy czas? Na pewno bardzo trudny czas ma Lewica, dlatego że naprawdę nie wiadomo, co z nią dalej będzie. Mamy wielu liderów chętnych do przejęcia steru po tej stronie sceny politycznej, ale nie ma wyrazistego programu, nie wiadomo, jakie są plany na przyszłość i na razie Lewica skupia się tylko na tym, kto przejmie rząd dusz, kto będzie tym liderem, który będzie mógł te strony zagospodarować, więc bardzo duży problem, a rywalizacja tutaj jest bardzo duża. A po prawej stronie, no też jest trochę problemów. Także...
także chyba następuje takie zmęczenie. Mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość zmęczyło się bycie opozycją. Już nie ma pomysłu, jak być opozycją i jak działać. Ciągle wracamy do tych samych tematów. Nie ma nowego otwarcia w mówieniu o polityce. Ciągle te same tematy. Także może to przesilenie wiosenne jest w ogóle na scenie politycznej. PiS wierzy, że wygra i będzie rządzić. Ale muszę panu powiedzieć, że wszystkie opcje, od Janusza Palikota po Solidarną Polskę, po PJ, wierzą, że wygrają wybory. I to jest naturalne. Każda partia musi wierzyć, działając, że te wybory wygra. A co będzie, jak Platforma będzie druga na pudle? Nie bardzo w to wierzę. Dziękuję. Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, była dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję. Rozmawiał Piotr Górczyn na zegarze 8:52.